Dzień dobry. Jest maj i pachnie na kwiaty czarnego bzu. Trzeba zrobić i syropy, i w puszystym cieście placuszki z tymi kwiatami. Żeby je zrobić, najpierw przygotuję ciasto. Do tego będę potrzebowała na dwie osoby 3 jajka. Żeby zrobić to puszyste ciasto, muszę oddzielić żółtka od białek. Troszeczkę rozmieszam te żółtka łyżką. Dodam jedną łyżkę cukru. Rozmieszam żółtka z cukrem. Wcale nie trzeba do tego celu używać miksera. I teraz kwestia mąki. Ja używam mąk bezglutenowych, ale te placuszki, szczerze mówiąc, o wiele bardziej puszyste wychodzą na mące pszennej. Więc jeżeli ktoś może używać mąki pszennej, zalecam 6 kopiastych łyżek mąki. Ja tu mam mąkę z ciecierzycy i mąkę ryżową. Te dwie mąki dają 6 kopiastych łyżek razem. I teraz, żeby to ciasto nam tu ładnie wyszło, dolewam trochę mleka, nie za dużo, i tak zakręcę, żeby nie było żadnych klusek i żeby to ciasto miało odpowiednią konsystencję. Widzicie, to ciasto w tej chwili jest jeszcze za gęste. Dodam odrobinę mleka i dodam 2 szczypty proszku do pieczenia. Tyle, nie więcej. No i muszę to jeszcze zakręcić. Teraz to ciasto ma dobrą konsystencję. Jest dosyć gęste. Ponieważ jest to mąka bezglutenowa, to dobrze, żeby ona sobie postała 20 minut. Ale właśnie przez te 20 minut ja mam parę czynności do wykonania dalej. Czyli będę musiała ubić na sztywno te białka. No i zająć się tymi kwiatami. I tutaj właśnie powiem Wam, że największy sukces te placuszki mają wtedy, kiedy bardzo dokładnie wytniemy wszystkie zielone łodyżki. Dlatego, że jak włożycie do ciasta w ten sposób ten kwiatostan, to te placki nie będą dobre. Dlatego, że te łodyżki dają jakiś taki kwaśny zapach, pozbawiają te placuszki tego aromatu. Także ja wycinam bardzo dokładnie wszystkie łodyżki. Do tego ciasta dodam ubitą na sztywno białka i bardzo delikatnie wymieszam, żeby nie zepsuć tej puszystej struktury. Właśnie w tym cała tajemnica, że te placuszki będą takie puszyste, że nie zepsujemy tej struktury. Tak wystarczy. I teraz popatrzcie, jak ja te kwiaty oddzieliłam od tych łodyżek. W ogóle nie widać tych łodyżek, to wygląda jak taka wełna. I to też jest właśnie tajemnica smaku tych placuszków. I teraz na razie nie pytajcie się mnie, jak dużo dałam, zebrałam tych baldachimów, dlatego że ja zawsze bardzo dużo zbieram, żeby od razu też zrobić syrop, więc nic się nie zmarnuje. Ale ile ich dam, to wszystko zależy, ile po prostu ciasto pochłonie tych kwiatów. Chodzi o to, żeby było wrażenie, że więcej jest kwiatów niż ciasta. Wsypałam wszystko, co obrałam. To wystarczy. I powiem Wam, że tam było kilkanaście baldachimów. Baldachimy są różnej wielkości. Jedne są większe, drugie mniejsze. W każdym razie widzicie, tych kwiatów jest niesamowicie dużo. Patelnia już jest nagrzana. Już zapuściłam pierwszą kroplę ciasta i ona urosła. To znaczy, że jest tłuszcz rozgrzany. Ja jeszcze raz w tym momencie troszeczkę mieszam to ciasto, bo to ciasto spływa na dół garnka pomiędzy tymi kwiatami i nakładam
takie małe porcyjki. Można by było właściwie jeden taki duży omlet upiec i kroić go potem na części, ale myślę, że takie tradycyjne placuszki będą fajniejsze. Będzie może też łatwiej je przewracać na drugą stronę. Ja używam oleju kokosowego. Bardzo fajnie się komponuje ze słodkimi potrawami. I w momencie, kiedy już wszystkie placuszki nałożę, zmniejszam na minimum pod patelnią i te placuszki muszą się tak smażyć dosyć długo. Trzeba tylko uważać, żeby się nie przypaliły. Po paru minutach widzicie, że tutaj już są banieczki na tym cieście i w momencie, kiedy one się odklejają od dna, przewracamy je na drugą stronę i teraz one na tej drugiej stronie, ponieważ ta patelnia, pod tą patelnią jest już mniejszy power, że tak powiem, troszeczkę dłużej będą musiały poleżeć. Na pewno zauważyliście, że jednego placuszka mniej jest, bo już dokonałam degustacji. Po prostu są pyszne. No więc pokażę w tej chwili, jak pięknie ciasto wyrosło. Popatrzcie, jak dużo widać tych kwiatów. Nie tylko parę sztuk, tylko właśnie dużo, żeby ten smak i ten zapach był w tym cieście omletowym. No i co teraz zrobić, żeby to... Niektórzy posypują cukrem pudrem. Ale mnie chodzi o to, żeby wydobyć smak tych kwiatów bzu. Dlatego używam w tym celu syropu, który robię właśnie z kwiatów bzu. On jest skondensowany, on jest posłodzony. Pamiętacie, dałam tylko jedną łyżkę cukru do tego ciasta. I nie ma nic lepszego, niż polać te malutkie omleciki tym syropem bzu i maczać te kawałki i jeść. Smak jest tak intensywny, że naprawdę nie pożałujecie. Zapraszam Was do robienia tych placuszków. Napiszcie, czy Wam smakowały.